W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o dokonaniach polskich kryptologów i znaczeniu tych dokonań dla przebiegu II wojny światowej. Dowiecie się, dlaczego o tych dokonaniach po zakończeniu II wojny światowej zapomniano. Na początku XX wieku stało się jasne, że aby wygrać wojnę, trzeba mieć nowoczesną łączność. To właśnie dlatego wszystkie armie starały się ją wówczas rozwijać. Nie inaczej było w polskiej armii. Ale gdy w 1920 roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka, to Polacy posunęli się najdalej w kodowaniu i dekodowaniu meldunków wroga. 27-letniemu porucznikowi Janowi Kowalewskiemu udało się wówczas złamać kod stosowany w łączności bolszewickiej armii. Dzięki temu osiągnięciu mogliśmy skutecznie odeprzeć atak bolszewików i obronić swoją suwerenność. Sukces porucznika Kowalewskiego uświadomił dowództwu polskiej armii. Że koniecznym jest kontynuowanie dalszych prac w tym zakresie. I to zadanie powierzono Kowalewskiemu, który w tym celu utworzył biuro szyfrów. Po kilku latach jego ludzie z łatwością odczytywali kodowane ręcznie meldunki sowieckiej i niemieckiej armii. Sytuacja uległa zmianie, gdy niemiecki inżynier Artur Szeribius skonstruował enigmę. Maszynę szyfrującą nadawane depesze i meldunki. Enigma pozwalała nie tylko na szyfrowanie meldunków i depesz, ale także na ich deszyfrowanie. Gdy w połowie lat 30. Enigma weszła na wyposażenie wszystkich rodzajów niemieckich sił zbrojnych, Niemcy mogli mówić o uzyskaniu technologicznej przewagi nad innymi armiami. I właśnie wtedy zadania rozpracowania niemieckiej enigmy postanowili podjąć się Polacy, a konkretnie stworzone przez Kowalewskiego Biuro Szyfrów. W 1929 roku zatrudniono w nim trzech bardzo zdolnych studentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Zostali oni przydzieleni do specjalnej komórki biura szyfrów, która miała zajmować się odczytywaniem niemieckich depesz wojskowych nadawanych za pośrednictwem Enigmy. Młodzi polscy matematycy pogrupowali najpierw uzyskane dane w układy permutacyjne, ale było to zbyt mało, aby odczytać zakodowane niemieckie depesze. Wiedzieli już, że do szyfrowania depesz. Niemcy wykorzystali wyższą matematykę i złamanie enigmy będzie znacznie trudniejszym wyzwaniem niż im się to wydawało. I wtedy z pomocą Polakom przyszli Francuzi. Otóż francuski wywiad zwerbował wówczas Hansa Kilo Schmita z niemieckiego ośrodka szyfrów wojskowych, który za pieniądze zgodził się być francuskim szpiegiem o kryptonimie Asze. W ten właśnie sposób Francuzi mogli otrzymywać bardzo ciekawe materiały wywiadowcze na temat niemieckiej enigmy. Tyle tylko, że nie potrafili tych materiałów wykorzystać. Kapitan Gustav Bertrand, szef biura szyfrów Armii Francuskiej, postanowił więc przekazać zdobyte materiały wywiadowcze na temat enigmy Polakom. Gdy te materiały trafiły w ręce Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego nastąpił przełom. Dość szybko polskim matematykom udało się zrekonstruować system działania wirników Enigmy, zmieniających połączenia klawiszy z dźwigniami uruchamiania czcionki. To był kluczowy krok w ich pracach. Dzięki temu, pod koniec 1932 roku, udało im się odczytać Pierwszą niemiecką depeszę zaszyfrowaną za pomocą Enigmy. Po kilku latach byli już w stanie odczytywać prawie wszystkie niemieckie depesze. Młodzi matematycy zatrudnieni w biurze szyfrów mogli więc mówić o pokonaniu niemieckiej Enigmy. Zanim jednak Niemcy zaatakowały Polskę, polski wywiad postanowił zaprezentować osiągnięcie polskich kryptologów z biura szyfrów. Francuzom i Brytyjczykom. Licząc na to, że ci je docenią. W tym właśnie celu w lipcu 1939 roku do siedziby biura szyfrów pod warszawskich Pyrach zaproszono przedstawicieli służb wywiadowczych obu tych krajów. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi wspomniany Gustaw Bertrand, już jako generał i szef francuskiego wywiadu wojskowego oraz Komandor Alister Deniston, szef brytyjskiej delegacji, która przybyła do Pyr. Gdy szef polskiego biura szyfrów, major Gwido Langer, zademonstrował im dwa egzemplarze enigmy skonstruowane przez polskich specjalistów, obaj nie kryli zdziwienia. Generał Bertrand zapytał od razu: Jak je zdobyliście? Na to pytanie major Langer odpowiedział krótko: Sami je zrobiliśmy. Zdziwienia nie mógł ukryć również komandor Deniston, szef brytyjskiej delegacji. Na koniec tego spotkania major lange poinformował Bertranda i Denistona, że otrzymają kopie niemieckiej maszyny zrobione przez polskich kryptologów. Ale chcemy ofiarować kapitanowi Bertrandowi dwa egzemplarze naszej polskiej enigmy, z tym, że jeden zawiezie on osobiście do Londynu i wręczy go panu. W obecności, o ile to możliwe, waszego szefa, pułkownika Menzisa. Zgoda? Właściwie dlaczego chcecie nam ofiarować waszą enigmę? Na wojnie bywa różnie. I stawiam panom jeden warunek. Proszę przyrzec, że kiedy cała sprawa przestanie być już tajemnicą, ujawnicie fakt otrzymania od nas tego rozwiązania. Of course, certainly. I w połowie sierpnia 1939 roku. Oba egzemplarze Enigmy pojechały do Paryża i Londynu. Dwa tygodnie później Niemcy zaatakowały Polskę i zaczęła się Druga wojna światowa. Dzięki złamaniu przez polskich matematyków szyfrów niemieckiej Enigmy, alianckie służby wywiadowcze w czasie II wojny światowej mogły dysponować wyprzedzającą wiedzą odnośnie niemieckich planów i zamierzeń, ale ta wiedza nie pomogła Francuzom. Ich armia w maju 1940 roku poniosła sromotną klęskę w starciu z niemieckim Wehrmachtem. Za to Brytyjczycy nie zmarginalizowali osiągnięcia Polaków. Brytyjscy kryptolodzy z Bletchley Park dokładnie przestudiowali osiągnięcie młodych polskich matematyków i postanowili kontynuować pracę w tym zakresie. Dzięki temu, gdy we wrześniu 1940 roku niemiecka Luftwaffe przystąpiła do ataku na Wielką Brytanię, dowódca brytyjskiego RAF-u, czyli brytyjskich sił powietrznych, Sir Hugh Dowding Mógł mieć na biurku rozszyfrowane rozkazy dowódcy niemieckiej Luftwaffe Hermana Göringa. To pozwoliło Brytyjczykom wygrać wojnę powietrzną z Niemcami i oddalić perspektywę niemieckiej inwazji na Wyspy Brytyjskie. To również dzięki temu alianci mogli zapewnić sobie skuteczną ochronę konwojów wiozących przez Atlantyk amerykańską broń i uzbrojenie do Wielkiej Brytanii. Które były nieustannie atakowane przez niemieckie łodzie podwodne. Dzięki rozpracowaniu enigmy, alianci mogli również dobrze przygotować się do inwazji w Normandii, która nastąpiła w czerwcu 1944 roku. Krótko mówiąc, dzięki osiągnięciu młodych polskich matematyków, alianci mogli poznać niemieckie plany, co wydatnie przyczyniło się do ich zwycięstwa nad Niemcami. Szkoda tylko, że zaraz po zakończeniu wojny sukces polskich matematyków, odniesiony jeszcze przed jej wybuchem, stał się wyłącznie brytyjskim sukcesem. To właśnie dlatego bardzo szybko zapomniano o Marianie Rejewskim, Jerzym Różyckim i Henryku Zygalskim, genialnych polskich matematykach, którzy rozpracowali niemiecką enigmę. Zresztą wojna skazała ich na tułaczkę. We wrześniu 1939 roku ewakuowano ich do Rumunii, skąd następnie przedostali się do Francji. Tam do maja 1940 roku pracowali w specjalnym ośrodku wojskowym usytuowanym niedaleko miasteczka Grec Armaville, niedaleko Paryża, gdzie prowadzili dalsze prace nad dekryptażem niemieckich depesz i meldunków. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 roku znaleźli się na terenie administrowanym przez rząd Vichy, a potem we francuskim Algierze. Jerzy Różycki zginął 9 stycznia 1942 roku na Morzu Śródziemnym podczas powrotu z Algieru do konspiracyjnego ośrodka dekryptażu usytuowanego na terenie państwa Vichy. Z kolei jego koledzy, Rejewski i Zygalski, w listopadzie 1942 roku, po zajęciu Wichy przez Niemców, przedostali się do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęli pracę w jednostce radiowej polskich sił zbrojnych w Stanmore pod Londynem. Po zakończeniu wojny Henryk Zygalski pozostał w Wielkiej Brytanii. Tam przez wiele lat był nauczycielem matematyki. Zmarł. 30 sierpnia 1978 roku. Natomiast trzeci z polskich matematyków, Marian Rejewski, po wojnie powrócił do Polski i przez wiele lat pracował jako urzędnik w Bydgoskich Fabryka. Dopiero w 1967 roku ujawnił swój udział w rozpracowaniu niemieckiej Enigmy i napisał wspomnienia Zmarł 13 lutego 1980 roku w Warszawie. Po wojnie Francuzi i Brytyjczycy nie chcieli pamiętać o tym, kto złamał tajemnicę niemieckiej enigmy. Generał Bertrand twierdził, że był to wspólny sukces Francuzów i Polaków. Tak sprawę tą skonstatował w swoich wspomnieniach opublikowanych w 1973 roku. Z kolei Brytyjczycy, nie mieli najmniejszych skrupułów przed tym, aby ten sukces w całości przypisać sobie, obwieścili światu, że złamania niemieckiej enigmy dokonali brytyjscy kryptolodzy z ośrodka w Bletchley Park. Najważniejszym z nich miał być Alan Turing. Rolę polskich matematyków sprowadzono do mało znaczącego incydentu. I taką właśnie wersję zapisała historia. I taka wersja obowiązuje do dzisiaj. W następnym moim filmie opowiem Państwu historię tajemniczego zabójstwa Marty Rydz, żony marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. Dowiecie się, jakie mogły być motywy tej zbrodni. Opowiem również o wojennych losach jej męża. Dowiecie się, dlaczego marszałek Rydz-Śmigły po swojej ucieczce z Rumunii udał się do Polski, a nie do swojej żony w Monte Carlo. Ten film zatytułowałem Zbrodnia doskonała. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam Just Memorie, czyli Prawo Pamięci, pierwszemu mecenasowi mojego kanału. Misją Just Memorie jest udzielanie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani. Na mocy wyroków lub nawet bez nich. Pragnę podziękować również srebrnym patronom kanału Zakazane Historie, panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Szanowni Państwo, jest już w sprzedaży moja najnowsza książka, którą zatytułowałem Operacja Czwarta Rzesza. Udowadniam w niej, że scenariusz, w którym przyjęto, że Niemcy całkowicie przegrały Drugą wojnę światową, jest jednym wielkim nieporozumieniem. Było zupełnie odwrotnie: to Niemcy wygrały Drugą wojnę światową i ja tego w swojej książce. Dowodzę, z mojej książki dowiecie się również o tym, jakie skutki to zwycięstwo ma nadal dla Polski i całej Europy. Gorąco zachęcam wszystkich do jej zakupienia i przeczytania. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.